Hej kochani, witam na kanale Pushing Girl i dzisiaj kolejny pushingowy vlog. Ja jestem sama w domu, woohoo! Ciocia Aga i babcia poszły na zakupy. Ja gram w Robloxa i leję jak zebra, słyszycie? Tak ma być cały tydzień. Nie, przyjechałam do Polski, żeby się kąpać w basenie, a tutaj leje deszcz. Super, po prostu ekstra. Jaka ja teraz jestem szczęśliwa. Babcia i ciocia już wróciły. Jej! Ale sobie nie wyobrażasz, jak strasznie lało. Widziałam. I tak myślałam. Biedna ciocia Aga. Dziewczyny poszły w taką pogodę. No właśnie, myślałam, że wrócicie i będziecie całe mokre. Musiałyśmy wyjść, wiesz, że byłyśmy w raju. W Briko. I tak, jem pogodę jestem. I jak żeśmy właśnie wyszły tylko do Briko, jak strasznie lunęło, jak się puściło, ja mówię do mojej mamy tak, no pięknie, mokre wrócimy, jak nic. Ja też tak myślałam. Ja teraz idę do mojej koleżanki, która dzisiaj wróciła, bo była nad morzem. Ja też chcę tam pojechać, ciociu. No mieliśmy w planie, ale widzisz, że wszystko się... Może jak wujek przyjedzie. Zmieniało. I wiecie co, szybko wam pokażę, co teraz mam na sobie. Mam kurtkę z Reporter Young, bo nie wiem, o której będę wracać, ale za to mam klapki różowe. Flamingo. Wiele z was pisze, jak widzi na zdjęciach Wercie. Werka, dlaczego chodzisz w pantoflach? To nie są pantofle, to są klapki. Werka ma takie czarne i te różowe, które teraz widzicie, one są z... Pamiętasz skąd? Słońce. Z Riverania. Brawo, brawo, Pushinger w końcu pamięta skąd ma jakieś rzeczy. Mam oczywiście mój ulubiony plecak. Poczekaj, ja tu pokażę wszystko, bo ty nie dasz rady. Tutaj jest balsam do rąk z Klersa. Plecak też jest z Klersa. I one już są w sprzedaży cały czas, bo ostatnio je widziałam na stronie. A tutaj jest miętowy pushin. Miętowy pushin był przyczepiony przy torebce z miętowym pushinem, ale Werka przyczepiła sobie, jak leciałyśmy do Polski. Mam koszulkę z pushinem z Rizef, która była kupiona w tamtym roku. I moje czarne leginsy skórupodobne. I jeszcze mam telefon i pokażę wam tajfunka. Najkochańszy skotek. Ja właśnie wróciłam do domu, było tak fajnie. I poszłam jeszcze do sklepu, żeby kupić sok marchewkowy z dodatkiem miodu Vital Fresh. I kupiłam sobie takie dwa soki, bo są bardzo dobre. Ciaga je też lubi. I babcia też, i dziadziu też, ale dziadzia na razie tutaj nie ma. I tutaj jeszcze mamy Cheetosy! I to są serowe cheese puffs, bo ja te uwielbiam. Ja lubię te kręcone, lubię te i uwielbiam keczupowe. A ciociu, chodź tu na chwilę. Właśnie napiszcie w komentarzach, jakie są wasze ulubione, wasze trzy ulubione Cheetosy. Jakie są twoje trzy ulubione Cheetosy? Bo moje te serowe, te świderki i te keczupowe. A te są które? To nie są świderki. To ja lubię te i lubię keczupowe. Nie lubię tych świderków. No, keczupowe. Ty uwielbiasz keczupowe. Tak. Tak. Często ci podkradam werce. No właśnie. Tylko cicho nie mówcie, bo właśnie zatkami uszy. Hej! Ja wszystko zmierzałam. A te soki są najlepsze. Jak będziecie wiedzieć, to sobie kupcie. Ja je kupiłam ostatnio dwa. Miał być jeden dla mnie, jeden dla Werki. Werka wypiła mi obydwa, więc dzisiaj ją... Sorry! Poprosiłam, żeby pamiętała, że jak będziemy w biedrze albo ona będzie, to żeby kupiła. No to od teraz to jest wszystko też jest moje. Widzę, że masz wyżerę dziś. Tak. Muszę coś wam powiedzieć, zanim to powiem, czy jadę. Byłam u koleżanki, byłam na placu zabaw i byłam w sklepie. I zabrałam telefon za mną. Tak, zabrałam telefon. Patrzę do mojego plecaka. Nie ma telefonu. I ja pamiętałam, że ja go tam wkładałam. Że on był w moim plecaku. I robiłam trzy zdjęcia z moją koleżanką na pamiątkę. I nie wiem, gdzie on jest. Boję się, że ktoś go zabrał, bo to był prezent od cioci Agi, od wujka Dominika na święta. I się boję, że tam też były zdjęcia, tajfunka i wszystko. I boję się, że zgubiłam mój telefon. Jak powiem cioci, to chyba pójdę do Biedronki, bo byłam w Biedronce. Pójdę na plac zabaw, zobaczę, czy tam mój telefon jest, jeszcze pójdę do mojej koleżanki, bo nie wiem, gdzie on jest.
Już zawołam ciocię. Ciociu! Ciociu! Chodź tu na chwilkę. Co jest? Wiesz, jak byłam u koleżanki, co nie? No. Byłam w Biedrze, co nie? No wiem. I byłam na placu zabaw. No wiem, mówiłaś mi. Co jest to? Chyba zgubiłam telefon. Patrzę do mojego plecaka, tam go nie ma. Patrzę w mojej kieszeni, tam też go nie ma. Patrzę wszędzie. Myślę, może go zostawiłam. Ale boję się, bo to był prezent od ciebie od wujka. Nie no, może jesteś w domu. Patrzyłaś wszędzie? Tak, wszędzie. No to przypomnij sobie, co robiłaś z telefonem. Robiłam sobie 3 zdjęcia z koleżą, ale boję się, bo tam są zdjęcia Tajfunka i wszystko. Jak go zgubiłam, to nie będę już miała jego zdjęć. No Tajfunka zdjęć miałaś w telefonie dużo. I to był jeszcze prezent od ciebie i od wujka. No Marka, znajdzie się, nie płacz. Zresztą. Przestań. To co dobrze. Hej, hej, hej. Poszukamy, ja idę szukać. Okej. Okay. Mogę iść zobaczyć do Biedry na plac zabaw i do koleżanki, czy może tam jest. Sama nie pójdziesz, chodź, idziemy razem. Ja się przebiorę i ubieramy się. Trzymajcie kciuki, że znajdę telefon. I płaczę dlatego, że tam miałam zdjęcie Tajfunka, że teraz Tajfunka nie ma. To były moje pamiątki jego. I miałam go też na tapecie i teraz mi go tak brakuje. Bo nie mam tych zdjęć i czasem jakbym była smutna, to bym patrzyła na te zdjęcia, a teraz, że ich nie mam, to nie mogę. I teraz mnie jest strasznie za Tajfunkiem, za Fifi, za Rejkiem. Po prostu mam tam też musicali, Insta, Snapchat i mogę się z wami skontaktować i teraz tego nie mam i... Nie mogę się z wami skontaktować, nie mogę patrzeć na zdjęcia Tajfunka, nie mogę pisać z moją najlepszą koleżanką Izabel. Nic nie mogę, bo telefon się zgubił. No to teraz ja i ciocia Aga idziemy do Biedry, idziemy do mojej koleżanki, idziemy na plac zabaw zobaczyć, czy tam jest mój telefon. Ja, babcia i ciocia byłyśmy w raju i ja i babcia kupiliśmy sobie lody śmietankowe. To są świderki. Aha, tak, świderki. Mam nadzieję, że cię będzie słuchać, bo strasznie wieje, wiesz? I w domu wam opowiem, co się stało z telefonem. A jest po prostu przezabawna sytuacja. A byłyśmy w raju po dywan, bo babcia upatrzyła sobie dywan turkusowy, miała fioletowy, ale nie pasował jej. I była po prostu sobie dywan. Jeszcze wstąpimy do delikatesów w centrum, bo musimy kupić makaron do spaghetti, tak? Kwiatki dla Tajfunka. Kwiatki dla Tajfunka i wracamy do domu. Tak, mysza? Chyba będziesz musiała poczekać z tymi lodami. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Teraz wam szybko opowiem historię. Jak znalazłam mój telefon. Mamki! Ale najpierw ja się cieszę. Było łzy, rozpaczy, bo zginął telefon. A jak już Weronika zobaczyła, że idę z telefonem, to były łzy szczęścia. Bo Tajfun, widzicie Tajfuna. Z wrażenia nawet zapomniała się z wami pożegnać. Wczoraj postanowiłyśmy, że się podzielimy, że już było dość późno, więc Werka poszła z babcią do koleżanki, a ja mówię, ja pójdę na plac zabaw. No to Werka poszła z moją mamą, swoją babcią do koleżanki, no ale wracają, telefonu nie ma. Ja byłam na placu zabaw, patrzyłam w różnych miejscach, nie ma, ale Werka wspomniała mi, że huśtała się na huśtawkach. I słuchajcie, to było tak ogromne szczęście, że ona się kapnęła w miarę szybko, ponieważ jak ja przyszłam, to ten telefon leżał na huśtawce, czyli ona po prostu go albo położyła, albo trzymała w ręce. Pamiętasz w ogóle, czy nie? Byłam na huśtawce i koleżanka mnie zawołała, więc do niej poszłam i zostawiłam tam telefon. No i właśnie. I później poszłam do domu. No właśnie, i dobrze, że poszłam na plac zabaw, bo miałyśmy bardzo dużo szczęścia, bo... Tak jak wam powiedziałam, czas był naprawdę bardzo krótki między powrotem do domu, a momentem, kiedy Weronika się kapnęła, że nie ma telefonu i on leżał na huśtawce. Dobrze, że nikt go nie ukrył. Nie padało, nic się nie stało, po prostu leżał, czekał, aż ktoś z nas przyjdzie. A na początku Weronika się upierała, że pójdziemy do koleżanki, bez babci, tylko ja i ona, a dopiero później na plac zabaw. A ja mówię, nie, podzielimy się, tak będzie najlepiej. Najpierw sprawdzamy miejsca koleżanka, plac zabaw, a ewentualnie później do Biedry. No i... Patrzcie, jaka radość, aż się płakać chce. Ale przeszłaś, co? Swoje. Tak.
I wiesz, czego się najbardziej cieszę? Z czego się najbardziej nie, cieszysz? Nie, że to jest telefon. No, po pierwsze, to był prezent od ciebie i od wujka. Czy ma dla ciebie ten telefon jakąś wartość? O, właśnie zauważyłam, że mój kolega z Irlandii mi napisał cześć. No to zaraz mu odpiszesz, tylko dokończmy, no. Tak. To znaczy, było ci przykro, bo tak, telefon był prezentem, a zarazem miałaś dużo ważnych rzeczy na telefonie, tak? Tak, na przykład zdjęcia z iPhone'a, Musical.ly, Insta, Snapchat. Znaczy, Werka, Musical.ly, Insta i inne social media to jest do odzyskania, bo jak poinformowałam wujka, że jest możliwość, że zgubiłaś telefon, to wujek powiedział, że zaraz będzie się wylogowywał ze swojego konta, logował się na twoje i ci po prostu zmienia hasła i będzie miał wszystko na twoim telefonie. Okej. No tylko jedyna rzecz, którą mogłaś stracić, no to telefon i zdjęcia, które są twoją pamiątką. Na przykład tajfunka. A wiesz, jaka to jest nauczka? Że nigdy nie zostaw... nie brać telefonu najlepiej, a ty jesteś rozszczepana. Prawda. Albo nie brać telefonu, albo go naprawdę pilnować. Dajcie znać w komentarzach, kto z was zgubił telefon, a jeżeli wam się to przydarzyło, to czy odnaleźliście, czy niestety telefon się nie znalazł. Jestem bardzo ciekawa. Weronika miała bardzo dużo szczęścia i telefon ma. Yeah! A tu ma zdjęcie. Tak. Oj, już czekajcie, bo tutaj... A dobra, komentarz i tak widać tajfunka. Nie ma go już, odszedł 5 czerwca, ale i tak w urodziny Lili, ale i tak o nim pamiętamy i pamiętać będziemy. I dzisiaj wrzuciłam Musical.ly i chcę tylko podziękować Ky.Wicia, bo skomentowała moje Musical.ly, ja ją uwielbiam. Zobaczyła ten komentarz i się rozpłakałam, po prostu ciociu! O tak, od razu był pis, babcię obudziła, leci z telefonem, babcie, co się stało, patrz, co się stało? Patrz, patrz, patrz! Więc Ky.Wicia, jak to oglądasz, to bardzo lubię swoje Musical.ly. No to ja już będę kończyć, pamiętajcie, żeby się zawsze uśmiechać i jak coś zgubicie, to... Nie poddawajcie się, szukajcie. Tak, tak jak Buzinger. Zawsze jest szansa, że coś, co zgubiliście, znajdziecie. Ale oczywiście może się też tak zdarzyć, że nie znajdziecie, bo ktoś sobie waszą rzecz przywłaszczy. No właśnie. I wiesz... Różnie w życiu bywa. No. I wiesz co? Ale przede wszystkim nauczka dla Weroniki. Pilnować rzeczy, które się ze sobą zabiera. Mm-hmm. A w szczególności takie jak telefon. Tak, miałam coś powiedzieć tak... Zjadłaś słowo? Tak. Dwa razy zgubiłam moją przytulankę, która była bardzo ważna. Kotka brudaska, tak. Taka pacynka z Ikei już jest, nie ma jej w sprzedaży. Ten kotek ma kilka lat, ma trzy, ale jeden z nich jest najważniejszy. I też było tak, że wracała z przedszkola, zgubiła. Okazało się, że ktoś go podniósł, powiesił na płocie, na drugi dzień się znalazł. I później w Biedronce, był po prostu na ziemi. Z kotkiem na zakupach z dziadkami. Nie na ziemi, też zgubiłaś kotkę, bo w koszyku, ty byłaś mała, ty tego nie pamiętasz. Ja myślałam, że on był na ziemi. Nie, w koszyku, był gdzieś w rzeczach, po prostu musiałaś coś w Biedronce oglądać i ten kotek po prostu wpadł do koszyka i babcia z dziadziem od razu zareagowali, wrócili się i powiedzieli pani o kotku, ale pani już takiego kotka nie widziała, a dziadziu uparcie poszedł na drugi dzień i zaczął szperać w koszyku i okazało się, że wśród jakichś tam zabawek, lalek czy jakieś inne rzeczy dla dzieci był zakopany twój kotek brudasek. O. To były dwa razy, jak kotek zginął. Ale wrócił, tak jak telefon, to masz szczęście, ale żebyś już zgubiła. No to ja się z wami żegnam, kocham was bardzo mocno i zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa! Moja rodzinka ma puszy, nowa rodzinka. Pa, pa! Think we're getting close. We should take a pic, baby, strike a pic.